Lobby są dzisiaj rzeczywiście niebywale potężne i mechanizmy demokratyczne poprzez różne zapośredniczenia są im ogromnie podporządkowane. I Unia Europejska nie tylko nie jest mechanizmem obrony przed tym, ale niestety jest bardzo silnym mechanizmem wzmacniającym tą tendencję. I to trzeba z całą pewnością brać pod uwagę. Wprowadzenie europejskiej kultury do kultury masowej, jest to skądinąd amerykańskiej kultury masowej, bo innej nie ma, no, to byłaby gigantyczna wręcz degradacja w dziejach europejskiej kultury. No, to byłoby załamanie się na skalę taką, jak nastąpiło po upadku starożytności, a może nawet jeszcze głębsze. Więc naprawdę nie należy sobie tego życzyć. To jest próba narzucenia, także poprzez instytucje, tak zwanej poprawności politycznej, jako wspólnej podstawy funkcjonowania wszystkich społeczeństw Unii Europejskiej. Jest to, szanowni państwo, zjawisko w najwyższym stopniu niebezpieczne. Niebezpieczne przede wszystkim dla wolności, no bo jeżeli dzisiaj ktoś to powie prawdę tak oczywistą, ale jak się okazuje także bulwersującą, że z małżeństwa homoseksualnego, ja tutaj to określenie małżeństwo biorę w cudzysłów, nie może być dzieci i jest z tego powodu ścigany sądownie. Otóż jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskami, to chyba każdy przyzna, że jest to dosyć radykalne ograniczenie wolności. Niemożliwość powiedzenia bez zagrożenia tego rodzaju rzeczy. Bo to jest ten kolejny aspekt. Tu mamy do czynienia z radykalnym ograniczeniem równości praw. Wolno robić w Europie manifestację, która w najobrzydliwszy sposób wyśmiewa katolików, ale gdyby ktoś zrobił taką manifestację, która by wyśmiewała gejów w ten sam sposób, to byłby gigantyczny skandal. Czyli geje są chronieni, a katolicy nie. Z Polaków się wolno śmiać, ale śmiać się z niektórych innych narodów już nieporównanie trudniej. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia ze zjawiskami bardzo, ale to bardzo niebezpiecznymi. Ostatecznie, jakby podsumowując, można powiedzieć tak. Musimy być w Unii, jednocześnie musimy w Unii walczyć o swoją pozycję i walczyć o to, żeby Unia została przekształcona. A jeśli zapytacie, zgodnie z jaką regułą, to odpowiem, zgodnie z regułą zdrowego rozsądku. Dziękuję bardzo.